dostaje Piotr Rejsa w polu karnym. Teodorczyk, Lovrencic, Dziurzewicz i Kamiński. Jest dośrodkowanie, nie trafia piłka Wański. Dziurzewicz, ależ to będzie pożegnanie. Niepokonany Iwan Dziurzewicz w 23 minucie strzela prowa, zdobywa prowadzenie daleka. On już swoje zrobił. Najszczęśliwszy człowiek na stadionie, Iwan Dziurzewicz. On mógł tylko sobie pomarzyć, mogło mu się przyśnić, ale chciałbym dzisiaj strzelić bramkę i to stało się faktem. Ważna bramka na koniec kariery, to rzadko się zdarza, jemu dzisiaj się to udało. Ale jeżeli liczyliśmy, mówiliśmy, że ktoś tu może gola strzelić, to myśleliśmy bardziej oczywiście o Piotrze Rejsie, a tu zobaczmy raz jeszcze asysta Rejs. Błąd Małeckiego bez wątpienia, Dziurzewicz z najbliższej odległości pakuje piłkę do bramki. Tak, Wojciech Małecki to jest ten piłkarz, bramkarz Korony Kielce, który sprokurował tą bramkę, pomógł bardzo Dziurzewiczowi. Nie powinien tej piłki łapać, on powinien tą piłkę piąskować, ale przez to mamy Dziurzewicza szczęśliwego. Ma pretensje do Teodorczyka, dlaczego mu nie zagrał. Gdyby to widzieć, myślę, że mógł tego nie widzieć. A teraz proszę, jest okazja. Było to uderzenie Gergo Lovrencic, 77 minuta, trochę tak z miejsca, ale jakże się precyzyjnie Hämäläinen trafił zupek, Lovrencic już prosto do siatki. Ależ uderzenie, trener Łazarek powiedziałby piękne splunięcie, bo tak właściwie z kroka uderzył tą piłkę, no nieprawdopodobnie sam winkiel. Tutaj akurat nie dziwię się, że bramkarz Korony Kielce Małecki nie zareagował, bo nie było do czego. To jest, popatrzmy, Tonew, Lovrencic odwrócił się, popatrzył i strzelił bez szans tutaj absolutnie. No nie wiem, jak fenomenalnie musiałby interweniować bramkarz, jakikolwiek bramkarz, żeby to wybronić. Obawiam się, że to jest niemożliwe. To był strzał nie do obrony po prostu. Tak, bo wiem, nie zareagował, on zareagował, bo rzucił się, tylko nie było do czego się rzucać. Ale Lovrencic tutaj jak gdyby to...